Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Witam Was w nowym vlogu. Dzisiaj, kochani, śniadanie tak na szybko, dosłownie. Zrobiłam sobie kanapeczki z pasztetem i z ogórkiem. Do tego wyjątkowo dzisiaj kawa. Wczoraj robiłam panom tą właśnie kawę i tak mnie dzisiaj po prostu naszło. Zjem i kochani, zmykam właśnie na skład budowlany zamawiać towar. Później będę miała troszeczkę więcej czasu, bo tak naprawdę nie wiem, o której oni to przywiozą. No bo wiadomo, że muszę zamówić z dowozem, bo do samochodu nawet, wiecie, 15 chyba worków jest z tego, co widzę na kartce. Także nie musiałabym jechać chyba kilka razy, żeby to wziąć. Przywiozą, będzie ok. U nas chyba 30 zł dowóz kosztuje, także to nie są jakieś takie wielkie pieniądze. Wiecie co, tak się właśnie zastanawiam, chyba pójdę sobie, zjem jednak w pokoju. Włączę sobie telewizor. Coś sobie jeszcze obejrzę, zanim po prostu się wyszykuję. Później na pewno do Was się odezwę, będę miała po prostu więcej czasu. Panowie przychodzą dopiero wieczorem robić tą wylewkę. No dobra, idę. Zmykam, kochani, zmykam na ten skład budowlany. Przyszłam tylko na górę tutaj po portfel, bo zapomniałam. Tutaj zostawiłam po prostu w sypialni. Nie będę Wam pokazywać mojego bałaganu, bo z korytarza musiałam poprzenosić tam rzeczy. Później muszę się wziąć, nawet coś tam mi wczoraj mówił o tej wylewce na balkonie. Także chyba się zdecyduję jeszcze w tym roku, no zobaczymy. Bo tych planów takich remontowych to jednak sporo mam. Tutaj jest właśnie ten słup, o którym Wam mówiłam. No i grzejnik na tej ścianie, także no widzicie. Chyba, że po prostu, no i balkon, także też nie postawię czegoś dużego. Musi to być mały narożnik, mała kanapa, gdzie ja tam mówię o narożniku w takim małym pomieszczeniu. Chyba, że po prostu pod skosem. No widzicie, taki po prostu nieustawny ten troszeczkę pokój, bo jednak skosy też, no tutaj jest ten słup. Także, no ale dobra kochani, potem będę się nad tym zastanawiać, jak już wszystko będzie zrobione. Lecę. Chodź, czekamy właśnie teraz na dostawę. Tak, przywiozą nam materiał. Pozamawialiśmy wszystko. Chodź tutaj. Tak. Maciuś. Maciuś. Kurczę. Kiedy oni przywiozą? Co? Maciuś. No. I na łóżko od razu. I na łóżko. Co? Próbowałam podnieść jeden ten worek i ciężki. Także dobrze, że wzięłam z dowozem. Wiadomo, co facet, to facet. Jednak. Ziemniaczki, mleko i moje ulubione. Jestem kochani, już jestem w domu. Zakupy zrobione, jak widzieliście, dokupiłam jeszcze mleko i moje ulubione cukierki miętowe, które po prostu uwielbiam. Żadnych zakupów większych nie robiłam i w tym tygodniu raczej na to się nie zanosi. Mam dużo rzeczy w lodówce i w szafkach, więc no staram się to, no postaram się po prostu to wyczyścić, a na takie zakupy to już chyba pojadę w przyszłym tygodniu, bo chyba już będę musiała. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to mam fryzjera. I tak właśnie się zastanawiam, kiedy jechać po listwy, bo muszę kupić listwy i te takie
nie pamiętam jak to się nazywa. Wiecie, to czym się łączy po prostu. No w każdym razie, kurczę, nie mam kiedy tak naprawdę. Jakoś będę musiała wygospodarować trochę czasu. Znajomy do mnie dzwonił, że jeszcze tam kastoramy coś tam robią i nie ma dojazdu. I tak się właśnie zastanawiam, co tutaj zrobić, bo nie chce mi się tak naprawdę jechać przez pół miasta. Wiecie, jakbym znała wymiary, to jego bym poprosiła, ale no muszę po prostu jechać sama i to zamówić, kupić. Nie wiem, czy mają na stanie, czy nie mają. Wiem, że któregoś pięknego dnia, jak pojechaliśmy, to chyba musieliśmy zamawiać. Dobra sprawa, nie wiem, czy mi wejdą do samochodu. Nie wiem, czy nie będę musiała zamawiać z transportem. Także, ach, widzicie, widzicie, jak to jest. Ale dam radę. Ale dam radę, oczywiście, że dam radę. Wiecie co? Zgłodniałam, kurczę. Naprawdę zgłodniałam i idę sobie dojeść kanapki ze śniadania, bo nie zjadłam. Dopiję sobie tą kawę, która już mi wystygła 10 razy. Obiadu dzisiaj nie gotuję, bo mam z wczoraj. Jak czyszczenie lodówki, to czyszczenie. Zrobiłam bardzo fajne danie tam. Były pieczarki, są pieczarki, pieczarki, pierś z kurczaka, port, cebula, no i to wszystko z ryżem, także takie danie. A dzisiaj wieczorem prawdopodobnie ugotuję sobie barszcz czerwony z ziemniakami na jutro, bo jutro też nie będę miała czasu. No niestety. No niestety, trzeba się jakoś ratować, a ja zdecydowanie wolę takie domowe obiady niż takie kupowane. Oczywiście ratuję się czasami też takimi kupnymi, ale staram się gotować w domu, chociaż powiem Wam, że jakoś niespecjalnie mi się chce stać w tej kuchni. No coś po prostu za coś. Wiecie co, teraz tak sobie myślę, no bo panowie przyjdą dopiero koło 17-18 do pracy i tak właśnie myślę, i tak właśnie, czekajcie, bo coś tutaj mi nie łączy, lampa mi zgasła. Nie wiem, czy, kurczę, prądu nie ma? Czy po prostu ta moja lampa już, czekajcie, zaraz do Was wrócę. Nie, po prostu mi się sama wyłączyła. No, czas, aby wymienić na nową, ale to już dopiero wiecie, jak uporam się z tymi wszystkimi remontami, to znaczy z remontami, z tym remontem, bo w razie czego jakby coś wyskoczyło, no to wiecie, jak to jest. Czasami są jakieś niespodzianki, chociaż powiem Wam, że w porównaniu do tej ekipy, która mi robiła, wiecie, teraz, no to są tacy bardzo rzeczowi i tak, wiecie, nie ociągają się, robią. Myślę, że będziemy współpracować dalej, bo ja tutaj w domu mam jeszcze dużo rzeczy i do poprawy, i do chciałabym i tą łazienkę na górze przerobić. Tak myślałam, żeby robić od nowa, ale na początku, ale potem stwierdziłam, że no szkoda tych płytek, tego wszystkiego, bo nie są złe, tylko po prostu jedną tą ścianę poprawię, listwy i takie tam różne rzeczy, duperele. Tutaj na dole będę musiała robić od nowa, bo chciałabym zlikwidować wannę, także no ja już nie dokupię tych płytek, bo te płytki kupowane były x lat temu. Schody chciałabym, no ale wiecie, no na to też potrzeba i pieniędzy, i przede wszystkim czasu. Ja też muszę mieć wolne, muszę mieć, tak jako na przykład teraz, i tak się dogadaliśmy, tak żeby po prostu mi bardziej pasowało niż im. No, jest pracy, jest wydatków, mam wydatki, to nawet dosyć spore, czekają przede mną remonty, dekoracje, ale wiecie co,
Naprawdę to cieszy, naprawdę to cieszy bardzo i moim zdaniem są to pieniądze wydane, kurczę. Uwierzcie mi, że nie żałuję nawet złotówki, jeżeli chodzi o remonty, o jakieś dekoracje, duperele, meble. Naprawdę nie żałuję. No czekają mnie wydatki, jakby nie patrzeć, ale oczywiście powolutku zrobię. Wiecie co? Idę sobie, wezmę tą kanapkę, zjem, bo coś mnie goła po prostu rozbolała, chyba już z głodu. Rano zjadłam tak szybciutko śniadanie, byle jak tak naprawdę. No i zgłodniałam, także ja, kochani, idę do kuchni. Ale będę miała sprzątanie. Ale będzie ładnie. Posprzątam sobie, zrobię tak jak chcę. Teraz to jeszcze mogę tutaj wejść, bo no jak wiadomo, zrobią mi tą wylewkę, to już nie wejdę. Także jeszcze mogę sobie tutaj w tym pokoju przez chwilę postać. Nie mówiłam Wam, oczywiście myślę o białych listwach, tak jak mam w całym domu. Dobra, dobra, kochani, wiecie co? Idę na dół, nie będę tutaj już przesiadywać. Będę przesiadywać już jak wszystko będzie tak naprawdę zrobione. Dopijam sobie kawę ze śniadania. Jeszcze. Prawie bym wylała. I by było po kawie. Wiecie co, tak sobie właśnie pomyślałam, jak będę jechać po te listwy, to pojadę do meblowego. Zobaczę sobie, co jest. Wiadomo, że nie będę jeszcze kupować, bo jeszcze nie pora. Jeszcze po tej wylewce, no wiadomo, czeka mnie malowanie A tak naprawdę nie wiem, kiedy to zrobię, kiedy za to się wezmę, bo akurat to będę po prostu robić sama. To też zależy od mojego czasu wolnego. Zresztą nie śpieszy mi się, jakby coś. Ale meble mam chęć obejrzeć, mam chęć zobaczyć. Może rzeczywiście coś wpadnie mi w oko. Na pewno powędruje tam ten stolik szklany, który jest w salonie. Pozbędę się go. Tutaj sobie zamówię coś w stylu tych komód, które mam. Może akurat trafię na tą samą kolekcję. Naprawdę by było bardzo fajnie. A jak nie, to postaram się znaleźć coś podobnego. Ale chyba nawet w internecie widziałam, także możliwe, że uda mi się znaleźć właśnie stolik kawowy z tej kolekcji, z której mam właśnie meble. No powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo ciekawa. Byłam jakiś czas temu w meblowym i tak przeleciałam, wiecie, po sklepie, na nic tak naprawdę nie zwróciłam uwagi. No teraz będę po prostu musiała. Wiecie co, tak sobie pomyślałam, że nie będę czekać do wieczora. Wezmę się teraz za ten barszcz czerwony, ugotuję i tak naprawdę będę miała spokój. Jutro, jakbym miała to robić jutro, to obiad to bym chyba zjadła wieczorem. Bo wiadomo, że ten też barszcz musi się troszeczkę pogotować. Obiorę sobie ziemniaki, przygotuję sobie wszystko, tak żebym już miała gotowe. Jutro sobie tylko wstawię i po kłopocie. No powiem Wam, że kurczę, cieszy mnie ten remont. Naprawdę jestem tak zadowolona. Bardzo, bardzo, bardzo. Już bym chciała, wiecie, naprawdę to daje dużo satysfakcji. No ale dobra, ja kochani, biorę się za ten obiad, bo chciałabym to zrobić, zanim panowie się zjawią, bo potem będę musiała z nimi siedzieć na górze. Taka jest prawda.
Pójdę sobie jeszcze wstawię pranie, bo nazbierało mi się troszeczkę i ogarnę to. Kurczę, nie mam kapsułek do prania. Wiecie co, chyba będę musiała jechać do sklepu. No, wiecie co, teraz pojadę, kupię te kapsułki, wrócę, wstawiam pranie i biorę się za barszcz czerwony. Jestem znowu w Biedronce i tak właśnie rozglądam się za kapsułkami do prania i wpadły mi w oko takie, nie wiem, nie miałam, mam ochotę wypróbować. Tutaj jeszcze jest persil i tak się właśnie zastanawiam, może wezmę dwa opakowania, a może będzie ten fajny. Tutaj jest znaczek niemiecki, także no wiadomo. Wiadomo, ja lata nie kupowałam do prania żadnych produktów. No, czas to nadrobić, oczywiście. I wiecie co, byłam przed chwileczką na dziale z lodami, ale nic nie wybrałam. Stwierdziłam, że wezmę takie ptasie mleczko i zamrożę, bo bardzo, bardzo lubię. Tak właśnie patrzę, jakie są smaki. Kokosowe, bardzo dobre, kiedyś kupiłam, fajny smak, śmietankowe, czekoladowe, ale wiecie co, ja mam ochotę na to, z pomarańczową galaretką, zamrożę i będzie super, idę kochani teraz do kasy, kolejka? Nie, na szczęście. Wiecie, ile za to zapłaciłam? Za siatkę, za tą cementową zaprawę. Jeszcze mam dwa opakowania gruntu. Ponad 600. Kurczę, mówię, ja pierdzielę. I przyszedł tak do kolegi, mówię, zobacz, mówię, jakie ceny. A on mówi, stać cię to kupuj. Wiecie co, ja mówię. Mówi, nie, nie stać mnie. Boże, kochane, kilka rzeczy i tyle kasy, naprawdę. Dobra, kochani, idę teraz do domu. Muszę tam sobie też coś porobić. Kapsułki kupione. Kupiłam sobie to ptasie mleczko. Wrzucę je do zamrażalnika zaraz, żeby mi się zrobiły takie a la lody. Powiem wam, że bardzo fajnie to smakuje, jak te ptasieneczko jest zmrożone. No dobra. Niech to leży. Czeka, aż panowie przyjadą. Ja czekam, kochani, już na panów. Mają przyjechać za jakieś 10 minut. Właśnie niedawno dzwonili, że już niedługo będą. Także, kochani, zaczynamy dalszą część remontu. Mam nadzieję, że pójdzie to bardzo zwinnie i szybko, tak jak wczoraj, i nie wynikną oczywiście żadne niespodzianki. Przyszłam tutaj na chwilę, żeby uchylić ten balkon. Żeby uchylić balkon w tym pokoju. Niestety nie mam tutaj uchylnych drzwi, więc no muszę otwierać. I wiecie, to jest akurat problem, jeżeli chodzi o to pomieszczenie, bo przydałyby mi się takie uchylne tutaj drzwi, bo są tylko jedne. Wiecie co, taka nawałnica przed chwileczką przeszła, tak padało. Kurczę, mówię... Nie, mówię... Bo na chwilę wyłączyli prąd, mówię, nic z tego dzisiaj nie będzie. Ale na szczęście już jest wszystko w porządku. Wiecie co, tak się właśnie zastanawiam, trzeba trzymać pudła po telewizorach? Kurczę, chętnie bym się tego pozbyła, naprawdę. Chętnie bym wyrzuciła i zresztą i tak jest on cały mokry. Więc chyba po prostu najlepszym wyjściem będzie, jak się po prostu tego pudła pozbędę. Ale powiem wam, że ochłodziło się troszeczkę. Takie duszno dzisiaj było, a teraz jest naprawdę bardzo fajna pogoda. Tutaj możecie zobaczyć sobie budowę obok mnie. Szczerze wam powiem, że troszeczkę za blisko jednak. Wcześniej taki był fajny lasek, a
No niestety teraz jest jak jest. Zdaje mi się, że jednak troszeczkę za blisko mogli kupić gdzieś indziej tą działkę. No ale niestety, to fajny domek. Myślę, że będzie fajny domek. Mam nadzieję, że będą spoko sąsiedzi. A jak się okaże, to się okaże. No podobno fajni są także. I policjant także będę czuła się bezpiecznie. Dużym minusem tutaj w tym pokoju są skosy, ale no trudno, no trudno. Na szczęście ta ściana jest bardzo fajna, chociaż ten słup, no też nie kurczę, ani nie wyjdzie łóżko, ani nic na tamtą ścianę, jedynie co to komoda. No kurczę, nie wiem. Wiecie co, jak już będzie zrobione, to poproszę Was o taką malutką radę, żebyście mi podpowiedzieli, co gdzie postawić. Na razie, no tak wiecie, średnio to widać, także nie będziemy nic tutaj kombinować. No powiem Wam, że tutaj łóżko to by weszło. Po tej stronie takie jednoosobowe. Zresztą, wiecie co, tak myślę, żeby pójść w wynajem pokoi. Nie teraz, bo na razie jest mi dobrze samej mieszkać, ale może kiedyś nad tym pomyślę. Duży dom mam, no szkoda, żeby on tak stał pusty tak naprawdę, bo ja korzystam głównie tylko z kuchni, łazienki, to jednej przeważnie, sypialnia, do jadalni to nie wiem kiedy zaglądałam, jedynie co to jak sprzątam i tyle. No, muszę kochani pomyśleć nad takim rozwiązaniem, ale na pewno nie teraz. No weszłoby to łóżko, prawda? Bo po tej stronie to nie ma szans. Ale tutaj nawet takie większe, nawet, a może przeniosę tą kanapę granatową tutaj, a na dół sobie kupię tą sztruksową. No muszę, kochani, pomyśleć. Ale o tym będę myśleć już, jak będzie podłoga i będzie pomalowane. Dobra, idę, wpuszczam tutaj panów, niech robią mi tą wylewkę. Dobra, niech robią. Panowie już poszli. No, powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo zadowolona z efektu. Postarali się naprawdę. No, wiadomo, teraz musi ta wylewka wyschnąć i później za jakiś czas zabieramy się za układanie paneli, za listwy, później za malowanie. Także no jeszcze nas troszeczkę pracy czeka, jeżeli chodzi o ten pokój. No i wiadomo, później oświetlenie. Oświetlenie to mam już kupione. Gniazdka i takie tam różne rzeczy, ale to dopiero wiecie już później. Później. No i potem najprzyjemniejsza rzecz. Czyli meblowanie, dekorowanie i takie tam różne rzeczy. Mam nadzieję, że kasy mi nie braknie. Nie, oczywiście, żartuję. Kiedyś ktoś mi powiedział, zawsze się zarobi, zawsze. Pieniądz musi mieć obieg. No dobra, kochani, ja schodzę na dół. Jest już dosyć późno. Idę, włączę sobie jakiś film, bo dzisiaj naprawdę nie miałam czasu, żeby cokolwiek włączyć. Muzyka tylko grała, ale to przez chwilę. A tak to cały czas gdzieś tam latam, a to do składu budowlanego, a to w sklepie 2 razy byłam. No i tak. Jutro mam nadzieję, że będzie troszeczkę spokojniejszy dzień, chociaż nic nie wiadomo. Wiecie co, otworzyłam już wcześniej te kapsułki. Powiem Wam, tutaj mam na dole. To tak wiecie, takie muszę duże kroki dawać, bo część rzeczy też poprzenosiłam tutaj z góry. Wiecie co, jak one pachną, kurczę, pokażę Wam, jak one wyglądają w środku. Zobaczcie, jaka lala.
Pokażę Wam, jak wyglądają w środku. Te znane to wiecie, jakie są, także te mnie interesują. Powiem Wam, że naprawdę interesują mnie te, ze względu może na znaczek, bo wiadomo, że ta chemia jest niemiecka zdecydowanie lepsza. No, okaże się. Okaże się nawet chyba i dzisiaj. Pójdę, wstawię pranie, bo tam nazbierało mi się trochę. Oj, mam też buty do prania, adidaski, te, które ostatnio kupowałam, takie białe, te, które, w których byłam u Pawła na wycieczce. No, jestem bardzo ciekawa. Oj, kurczę. Poprzewracam wszystko i tyle z tego będzie. Widzę co, idę od razu sobie wstawię pranie, nie będę czekać, bo skończy mi się prać. O. Dobra, dobra, idę. Zabieram te kapsułki, przetestuję sobie od razu. Pięknie pachną, naprawdę. Tituśka, Tituśka śpi. Titulcia. Titulka. Titunia, Tituśka, ej, Tituśka, śpi.